Siemaneczko, w dziesiątej części Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. I co, i dalej zwiedzamy Balmorę. Być może w tym odcinku, mam taką nadzieję, uda nam się dokopać do gildii, w której przesiadują złodzieje. Znaczy do karczmy, w której przesiaduje gildia złodziei, tak precyzyjnie się wyrażając. Mam nadzieję, że to będzie już za niedługo. Kurwa, tam jeszcze dalej możemy wejść w podwórze. Spore to miasto. 9 palców. Kurwa, nie wiem, czy ja chcę wchodzić do tych wszystkich domów, nie? Nie chce mi się troszeczkę, Southwedge. Okej, to może być chyba to. Chociaż ta angielska nazwa nie myli, ale to będzie to, tak. Na pewno? Wydaje mi się, że tak. Witaj obywatelu, witaj w mieście, dobra. Ojej. Ten stary dziwak, nie mam pojęcia, gdzie się teraz podziewia. Właściciel tego lokalu powinien wiedzieć, dobra. Jak pewnie wiesz, miejscowa organizacja przestępcza. Gang z gildią złodziei. Jesteśmy nowym gangiem w mieście. Dobra. Czuję to. Dołącz do gildii złodziei. Coś o sobie. Robię trochę tego, trochę tamtego. Idealna odpowiedź jak na złodzieja, nie? Dobra, rada. Wytrychy i sądy wyższej jakości są na pewno warte swojej ceny. Trzyma jednak również te tańsze do wykorzystywania na łatwiejszych zamkach i pułapkach. Pamiętaj też, by zawsze mieć dobre źródło zaopatrzenia w te instrumenty. Okej. Gildia złodziei, dlaczego mnie o to pytasz? Może chcesz dołączyć? Może. Krasnoludzkie ruiny mogą ci przysporzyć sporej fortuny. Tak, prawo tego zabrania, ale większość przymyka na to oko. Tak, ten są wiązy metalu ciężkie jak cholera. To już gdzieś słyszeliśmy. Tak, to jest oberża dokładnie. Dobra, dołącz do gildii złodziei. Uwierz mi na ten moment, na ten temat chcesz porozmawiać ze słodkim... Słodkimi ustami, dobra. To sobie pogadam ze słodkimi ustami. Z wami wszystkimi tu muszę pogadać. Dobra, ma tu swoją główną siedzibę. Robię trochę tego, trochę tamtego, dobra. Ty mi więcej tutaj nic nie powiesz, nie? Raczej nie. Zastanawiam się tylko tak. Jakieś szkolenie, ty masz jakieś szkolenie, nie? Skradanie się, tarcza. Tarcza mi się przyda na pewno. W przyszłości. Pytanie, czy będą jakieś zniżki? Chyba powinny być, jak dołączymy do jakiejś gildii, nie? My mamy tarczę w dodatkowych, ale korzystamy z niej i korzystać z niej będziemy na bank. A skradanie? Mamy tu gdzieś jakieś skradanie? Skradanie się... Aha, to są umiejętności poboczne. To, no... Chociaż to też może być przydatne, ale... No, zobaczymy jeszcze, jak to dalej się potoczy. Słodkie usta. Czomp. Nie wiem, o co ci chodzi. Słodkie usta nie robi nic ważnego. Złodzieje muszą być szybcy i zręczni. Musisz poruszać się bezszelestnie i być w stanie obejść zabezpieczenia. Większość złodziei preferuje lekką broń, taką jak sztylety. Jednak niektórzy wolą łuk lub shuriken. Lekki pancerz również jest najodpowiedniejszy dla złodzieja, ponieważ zapewnia ochronę i jednocześnie pozostawia swobodę ruchów. Dobra. Czegoś więcej. Wymaga też możesz pewność umiejętności. Choć pewnie najpierw wolisz się dowiedzieć, co robimy. Pamiętaj tylko, że istnieje coś takiego jak złodziejski honor. Serio? Nie okradaj innego złodzieja, wszyscy inni to potencjalny cel. Nie atakuj innego złodzieja,
to jak się zachowujesz w stosunku do reszty, to twoja sprawa. Jeśli istnieje cena za twoją głowę, to znamy sposoby na radzenie sobie z tym problemem. Jeśli jednak złamiesz którąś z naszych zasad, staniesz przed mózgami tu na Wanderfell. I co myślisz, że sobie poradzisz? Dobra, chyba pora, żeby dołączyć do tej gildii, nie? Tak mi się wydaje. Coś musi się zadziać wreszcie. Dobra, gildia złodziei nadaje ci nową rangę. Z nią ropucha. Drak, zwitaj wśród nas, bracie. Gdy będziesz już gotowy na awans i chciał wykonać również dziwne zadania, wystarczy, że ze mną porozmawiasz. Jeśli istnieje wyznaczona cena za twoją głowę, to mamy tu też taki, które zdołają coś na to poradzić. W mieście Balmora na przykład trzeba porozmawiać z... Dobra. Okej. Ej, tu już należymy do gildii, nie? Mamy tu jakieś ten, klasę, jakąś tam rangę? Czy nie bardzo? Znak, recept, grzywna, nie, na razie tutaj nic nie widać. Nic takiego, przynajmniej mi to jeszcze nie wpadło w... Dobra, ale jakie zadanie masz, co? Awans. Nikt nie wątpi w twoje zdolności, ale niektórzy kwestionują twoją lojalność. No coś takiego, jak przed chwilą dołączyłem. Ropucha, no pewnie. O, jakieś zadania. Dobrze, przyjaciel Habasi chce diament. Alchemik imieniem Nalkarie ma. Diament. Uaktualniono dziennik. Fajnie. Przyjaciel, dobra, chce diament. Z białej przystani miał diamenty, gdy był w jej sklepie. Przynieś diamenty, okej. Okay. Czy to się wszystko ładnie zapisało? Miał diament. Sądzi, że na larce w białej przystani. W Balmorze ma diamenty. Dobra. To zaraz to zrobimy, tylko najpierw obadamy sobie tą miejscówkę. Masz jakieś szkolenie? Możemy z tą pohandlować. Okej. Ale i tak ci się trochę nas bardziej polubiłeś, ale dobra, widzę, że opłaca się awansować. Okej. Wow, ile tu osób. A, bo to w sumie też jest taka karczma, nie? Niby. Okej, no tak, znaczy nie mogą mieć oficjalnej miejscóweczki od tak. Witaj w mieście, dobra. Akrobatyka, zabezpieczenia. Właśnie, ciekawe, kurwa, w czym mogą być te diamenty, nie? Czy nie będą w jakiejś skrzyni? Inteligencja, akrobatyka. Mojej postaci oddawać dłuższe. Ale nie no, za akrobatykę nie będę płacił bez przesady. Dobra, mały sekret. O, dobra, co? Jeśli ludzie, których szukasz, należą do... To znajdziesz ich w osadzie, dobra. Okej, dzięki za wszystko. No, trochę bardziej mnie lubią. Odkąd jesteśmy... wiecie, w ich gdy. Możemy z nią pohandlować. Czy takie rzeczy... Kurwa, nie kupujesz takich rzeczy? No jak to nie kupujesz takich rzeczy, no? Amatorski wytrych, wykorzystanie 25. Ile to? 10 kosztuje. Profesjonalny, no to na pewno nie. Uczniowski wytrych, nie. Amatorska sonda. Co nam daje sonda? Ile ja tego kupiłem? Nie chcę aż 3 tego kupować. Kurwa. Co? Ja tam coś sprzedałem jeszcze? Nie, kurwa, anuluj to, bo odpierdalam tu manianę, przepraszam. Ale tu zrobiłem nie złego babola. Co ja zrobiłem? To jest srebrny krótki miecz. Nie, dobrze zrobiłem wszystko. Chcę kupić od ciebie. Tylko ja nie chcę wszystkich, no. To strasznie drogo mi to wyjdzie. Ja chciałbym kupić pojedynczo, nie? Czekaj. Może jak przytrzymam shift? O, właśnie, z shiftem.
Kupmy dwa wytrychy. Może wytrychy kupmy trzy. Te sondy, nie wiem po co nam te sondy. Sondy kupmy dwie. Po ile jest ta sonda? No, no to i tak sporo wydaliśmy. No kurwa, tak myślałem. Pewnie nawet jako... A nie, coś tam jeden utargowaliśmy, dobra. Dobra, to coś tam mamy ekwipunek kupiony. Nie wiem, jakiś błąd chyba wywala. To tak nie powinno być. Ale dobra, może ty zechcesz coś kupić ode mnie, na przykład to. Nie kupujesz takich rzeczy, świetnie. Szkolenie handel. Postać może zatwierdzić korzystniejsze transakcje. No to jest fajna opcja, nie powiem. W ogóle będę musiał rozkminić, co ja chcę rozwijać pewnie między odcinkami, ale na to potrzeba mi kasy, więc na razie się nad tym nie zastanawiam. I ogólnie to nic mi tutaj więcej chyba nie powiesz, nie? Dokładnie. Kim ty jesteś? Witaj Drax, mogę ci... Dobra, perswazja, aha, tylko perswazja coś o sobie. Zwiadowca, dobra, to nic więcej mi nie powiesz. Szkolenie. Okej, chyba jeszcze za bardzo się lubimy, nie lubimy, nie? Ja już jestem w gildii złodziejów, nie wiem czy ja mam się kurwa przekimać. Byście zakumali czacze czy nie? Obywatelu cesarstwa, dobra, jakieś pierdoły, okej, okay, ale fajnie byłoby wziąć się za to nasze pierwsze zadanie i... Kurwa, fajnie byłoby też się tu gdzieś przekimać, nie? Z wami już gadałem. Chodźmy na górę. To jest zamknięte, kim ty jesteś? Właściciel oberży. Handel. Cukór, dobra, kurwa. Mam nadzieję, że ten cukier, kurwa, będę mógł komuś sprzedać w końcu. Jesteście złodziejami, nie? A przekimać się za darmo gdzieś mogę? A, tu drzwi to... Aha. Tak się mogę przekimać. Czy ja chcę zrobić ten skok w dzień czy w nocy? Kurwa, nie czuję się pewnie, żeby robić to w nocy jeszcze w tym mieście. Ale mogłoby być łatwiej w nocy. Tu minąłem wyjście. Która jest godzina? Jest 6 po południu. No, to możemy jeszcze spróbować. I tak, gdzie to było? Co to jest? No, to już... Dobra, dobra, diament. Białej przystani. Zachodniej części miasta. Północno-zachodniej części miasta, czekajcie. Anuluj dziennik. Z białej przystani, dwupiętrowy sklep. Przepraszam, chcę mapę. Kojarzy mi się. Lombard, nie. Nie, krawiec. Płatnerz. Szczęście skazańca i izba rajców, na pewno nie. Kupiec. Ja wojownik. A może nie byliśmy jeszcze u niej? Mora, chyba nie byliśmy jeszcze u niej, nie? Tak teraz wam powiem. Chyba nie. No tak, nie, chyba nie byliśmy. W białej przystani. Tak się powinno nazywać mniej więcej, nie? To co na mapie widzimy, coś tam z białą przystanią. Czy zerknijmy na szybkości, co tutaj jest. Jakieś domy prywaciarzy zapewne, nie? Czy kurwa na górę możemy tam wejść? Jeszcze tam będzie jakieś kolejne piętro? Nie. Czytam, że tam jeszcze jakieś budynki będą, nie? Dobra, północno-zachodniej części miasta. Fajnie było, jakbym miał tutaj jakiś kompas albo coś na wzór kompasu. Nie, to jest na N, dobra. Kurwa, ciągle escape'em chcę wychodzić, no przepraszam. Przyzwyczajenia z innych gier. Okej, czyli idziemy w górę miasta.
Zresztą sklep, który ma diamenty, to musi dobrze wyglądać, czyli to raczej nie będzie tutaj, bo tutaj to jest taka, wiecie, biedota. Musimy iść w górę, dokładnie. Spróbujemy to gwiznąć. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko bez problemu. To jest pierwsze zadanko, więc raczej wszystko powinno się udać, nie? Bez jakichś większych dramatów. Co my tutaj mamy? Księgarnię. Może wejdziemy od tej strony, od frontu. Łatwiej będzie mi się połapać. I to jest dwupiętrowy budynek. Żebym już wiedział na zaś, nie? O co chodzi. Może od razu na niego trafimy, to by było... O, tutaj coś jest dużego. Mamy jakiś... Jezu, już się bałem, że kurwa ma się sapie to nas o coś, nie? Dobra, czekajcie. Co to jest za miejscówka? Posiadłość Tarvey. Coś mi mówi to imię, bądź nazwisko. Z jakichś tych możnowładców już troszeczkę, nie? No, zdecydowanie. No, dwóch strażników i takie salony. Z zewnątrz ta chałupa na mniejszą wyglądała. Nie jesteś stąd. Co chcesz wiedzieć o Balmorze? Mały sekret, najnowsze plotki. Mały sekret. Czekaj, mały sekret. Dobra. Pracuję jako krewny w organizacji Wielki Ród Chlau. Dobra. Chlau? Jak zwał, tak zwał tą, ten ród. Dobra, Izba Rajców, no to wiadomo, kto tam się znajduje. Ale no nie, ja nie chcę do was dołączyć. Chyba nie chcę. Zobaczcie, ile to kosztuje. No ale pewnie by się zdenerwował. Albo pewnie grzywna by kosztowała dwa razy tyle. Ale dobra, no widać, że weszliśmy do bogatej dzielnicy. To jest jak górne miasto w Gothiku 2, nie? Tylko że tutaj strażnik nie blokował nam wejścia. To są jakieś kurde wieże. A to? O, to jest ten cały ten. Dobra. Czyli gdzie ja... Wbałem się, że coś się do mnie zacznie sapać. Nerano, to jest ten gościu. Utrudniać, dobra, to mnie nie interesuje. Nie, 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 to nie jest to. Dwupiętrowy budynek. Gildia Morton. Kurwa, jakaś gildia tutaj. No, chciałbym ten... O, tutaj coś jest, ten sklep znaleźć. Troje. Alchemik, jesteśmy w domu, panowie i panie. Jeśli jakieś oglądają. Dobra. Gdzie masz diamenty, staruszku? Jest i diament. Jest i diament. Dobra, witaj, witaj. Coś o sobie. Dobra, spoko. Tylko pytanie, kiedy ty pójdziesz spać, nie? A tu, tu jest strażnik. Patrzy w naszą stronę. Dobra, tam jeszcze został nam najważniejszy budynek, gildia do sprawdzenia, ale ja bym to chętnie dzisiaj zrobił to zadanie, nie? Żeby wreszcie zrobić jakieś zadanie. Możemy tu przeczekać? Jest 8 po południu. Czekajmy ze 3 godziny. No kurwa. Ona zamierza cały czas tam być? Może musimy wyjść? Poczekajcie. Jak się skradało? Kontrolem, ok. Przeczekajmy jeszcze godzinę. A w sumie nie jest tak ciemno, nie? Nawet sporo widać w nocy. Skradamy się. Kurwa, ona tutaj jest cały czas.
Nie chodzicie spać, czy nie rozumiem, o co tu chodzi? No jak ja mam ci to gwiznąć, jak ty skarbisz? Idź się połóż, kobieto. Czekajcie, może ona nad ranem będzie spała, nie? Nie, na 5 godzin za dużo. Kurwa, 4 poproszę. Ajejejej, ale gierka się ze mną lubi droczyć, nie? Dobra, kij ci w żyć. Zaczęło padać. Kurwa, ona nie pójdzie stąd. Nie mogę jej przecież zabić, nie? Jak wezmę przed oczami ten diament, no to kij z takim złodziejstwem, no. Po cholerę takie złodziejstwo w takim razie. Nie wiem, czy ja gdzieś muszę odejść, czy ona może... Ale w dzień by spała? No nie, coś tu się kurwa dupy kupy nie trzyma. Coś tu się dupy kupy nie trzyma. Zobaczmy, co jest w tym budynku obok. Jak to wygląda? Kim ty jesteś? Coś o sobie. A, krawiec, dobra. Jakiś mały sekrecik? No nic ciekawego nie powiesz. Skarbie, czy wy w ogóle tutaj nie sypiacie? Co? A tu jest w ogóle jakaś księga, tajemnica. Okej. Przeczytacie to sobie. Mi się nie chce. Coś... Nie wiem, coś mi urosło. Może inteligencja od tej księgi. Kto wie? Kto wie? Czy ja chcę to brać? Nie wiem, czy ja to będę mógł potem sprzedać w tej gildii, nie? A mogę dostać zaraz srogą grzywnę, więc może jeszcze nie cudujmy, tak? Jeszcze nie bądźmy tacy koki, nie? A, bo tu ma jakiś magazynek, dobra. Ale kurna... Jasna. Możesz iść łaskawie spać, kobieto? Z tego domu? Jak tego nie zrobisz... Co on tam się kurwa sapie? My patience is limited. On się wkurza, jak skradam się, no to oczywista oczywistość. Czego tam pyskujesz? Jeszcze nic nie ukradłem. No ale no... Nie no, no przecież to od razu jest szwindel, no. Zapiszmy, no zobaczymy, co się stanie. Jak ten, jak... No jak sobie to po prostu weźmiemy, ale coś czuję, że... Raczej zadowolona nie będzie. Okej. Ale nie mam w ogóle tyle kasy chyba, nie? O ty w dupę, coś tutaj... O, dobra. Jeszcze przyzwała jakiegoś szmaciarza, no to... Okej. Okej. Uff. Ale dobra, to... Nie wiem, jak podpieprzyć to, jak ona tu cały czas siedzi, nie? Nie wiem, kurwa, uśpić ją mam, ale serio? To aż taki tutaj zachód trzeba mieć? Tyle zachodu, żeby podpieprzyć jeden diament, kurwa? No ale nic, no w tym odcinku to będzie chyba na tyle, no bo ja tu... Nie mam pomysłu, jak to zrobić, no. Dobra. Także zastanowimy się nad tym skokiem i zrobimy to w następnym odcinku, także na dzisiaj to tyle. Ale coś się zaczęło dziać wreszcie, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.